Dobra, także cześć, z tej strony Patryczek, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali oczywiście w grę pod tytułem Critical Ops. Dzisiaj będzie to odcinek dosyć informacyjny. Wiele razy pojawiały się jakieś pytania odnośnie sensitivity, ustawień graficznych, handcama. Ogólnie ostatni handcam był dość dawno i chyba nie na tym sprzęcie. Wydaje mi się, że na iPadzie handcama koniec końców nie nagrywałem, także ogółem dzisiaj postaram się zaspokoić Wasze takie aby pytania i tak dalej. No i zaczynajmy. Weźmy sobie oczywiście, nie wiem, no ja bym zostawił na języku angielskim, ale dam język polski, żeby właśnie młodsza też widownia normalnie mogła bezproblemowo zobaczyć sobie, jakie ustawienia mam. Język polski na ten moment. Liczba klatek na sekundę, 120 klatek na sekundę. Jest to liczba tak jakby ustosunkowana do tego, jaką częstotliwość ekranu ma Wasz sprzęt. Oczywiście, jeżeli macie sprzęt, którego ekran ma częstotliwość odświeżania 120 Hz, 144 Hz, no to będziecie mogli sobie taką opcję włączyć. Na dzisiejszy moment, 2021, jest to dosyć już szeroko pchane, ale na przykład takie 2 lata temu to tylko nieliczne telefony miały odświeżanie tak jakby ekranu większe, częstotliwość odświeżania ekranu większą. No i tak samo w tamtym momencie, jeżeli chodzi o tablety z taką funkcją, to królowały iPady. I 2017 rok, jeżeli mieliście iPada 12,9 cala, byliście po prostu królem każdej gry mobilnej. Na dzisiejszy moment jest to już troszeczkę bardziej zbalansowane. Jeszcze wtedy to inaczej w kopsie to wyglądało, było wiele takich elementów, które na iPadzie po prostu były łatwiejsze. Jak iPada kupiłem, w sumie łatwo zobaczyć na kanale, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Kupiłem oczywiście tego używanego 12,9 cala 2017 rok, także niestety tych złotych czasów nie przeżyłem i nie mogłem wyciągnąć z tego urządzenia tyle, ile mógłbym w tamtych czasach. Dobra, lecimy dalej. Pole widzenia 0.0. Pole widzenia ogólnie fajnie to wygląda, jak macie troszeczkę ten dalej karabin na 10. Natomiast ja mam na 0.0, ponieważ po prostu ostatnie filmy tak grałem. Fajnie mi się ta gra, więc tak jakby nie zmieniam na razie, ale może sobie później zmienię, bo w sumie fajnie wygląda te pole widzenia 10, no ale zobaczymy. Zmiana szybkiej broni, szybka zmiana broni na pierwotną broń, czyli zmieniamy na kosę. Jest to rzecz dosyć prosta i oczywista, bo jeżeli na przykład macie tą drugą opcję, czyli poprzednia broń, no to jest to dosyć średnie, jeżeli chodzi o na przykład granie snajperką, jakimś kałachem i tak dalej. Dla mnie przynajmniej, nie jestem przyzwyczajony do tego, że po kliknięciu w przycisk tej zmiany, tej rolki, tych broni, no to wam się zmienia na poprzednią broń. Wolałbym i zawsze wolę, jeżeli pokazuje mi się kosa, wtedy mogę na szybko przemieniać między sprintem a normalnym poruszaniem się. Jest to dosyć proste i oczywiste dla mnie. Zależy od przyzwyczajenia, ja przyzwyczaiłem się grać tak. Nie przełączam na daną broń po jej podniesieniu automatycznie. Prowadzi to oczywiście do wielu jakichś tam problemów, typu podnosicie broń i macie komuś strzelić w plecy z pistoletu. Sytuacja dosyć 1v1. Przez przypadek podnosi wam broń, gościu to słyszy, odwraca się, a wy w tym kałachu, który podnieśliście, macie 0 ammo. Takie sytuacje się zdarzały, są to bardzo unlucky sytuacje, ale się zdarzają, więc lepiej tego uniknąć poprzez nie posiadanie tej funkcji włączonej. Automatycznie zamiana na broń tutaj jest ok, zmiana na nóż też jest ok. Celownik dynamiczny wyłączony. Na telefonie potrafiłem sobie grać na dynamicznym, bo według mnie na dynamicznym po prostu ten aim assist, asystent celowania był według moich przekonań większy. Nie jestem w żadnym procencie pewien, czy mam rację w swoich takich tutaj założeniach, ale mi się lepiej grało na tym dynamicznym. No i po prostu niektóre bronie na telefonach były, klikasz przycisk, same strzelają, same trafiają. Przykład SG na telefonie było potężne. Kiedyś, teraz nie wiem, nie gram na telefonie. Znaczniki trafień włączone, ale małe, tak jakby, nie, znaczniki trafień są włączone, są spoko. Ważne to jest, każdy powinien mieć tą funkcję włączoną, tak samo jak powinien mieć każdy, według mnie, wyłączone automatycznie przyłączanie na daną broń po jej podniesieniu. Według mnie to są właśnie takie ustawienia pierwsze do zmian. Kolejna rzecz, wskaźniki obrażeń małe. Wiele osób to wyłącza, ale ja sobie zostawiłem, jest to taka mała sugestia, nie zawsze trafna, czasami gra popierdoli, z której strony strzelają do was przeciwnicy, ale zawsze warto mieć jakąś taką opcję. Na małych tych wskaźnikach obrażeń to wiele nie zabiera z ogólnego odbioru gierki, nie zabiera jakiegoś wielkiego obrazu, jest to spoko. Według mnie małe wskaźniki obrażeń są ok. Wielkość celownika 30, na telefonie kiedyś grałem na 40,
48, na iPadzie potrafiłem na 405, teraz gram na 30, po prostu, żeby to ładnie wyglądało na materiałach wideo. Im mniejszy celownik, tym mniej zasłania, więc to tak jakby oczywista oczywistość. Mały celownik, ładnie wygląda, gram na 30 i się też przyzwyczaiłem. Jakby tutaj, no nie będę oszukiwał, że nie. Oczywiście pokazuj HUD, regulacja krycia 20%, żeby też to dosyć ładnie wyglądało na materiałach, ale też, żebym coś widział w razie wuja, bym coś tam popierdolił. Zdarzają mi się sytuacje, w których coś naprawdę nie trafia, a powinienem wszedł przycisk czatu, który często gdzieś tam się zapodzieje wam. I nie pamiętacie, gdzie on na ekranie jest, jeżeli ktoś gra z regulacją krycia te 0%. No to tak jakby tutaj to jest ważne według mnie, żeby cokolwiek widzieć. Na 10, na niektórych mapach jest nic niezauważalne. Także 20 dla mnie najlepsza jest opcja regulacji krycia. Polecam. Nie blokuję prośb o dodanie do znajomych. Zazwyczaj normalnie można mnie dodać. Filtr słownictwa mam włączony w razie czego. Zawsze jest to tak jakby lepiej, jeżeli nagrywam, czy jeżeli mam jakąś transmisję na żywo. Kiedyś miałem, teraz już nie robię tego zbytnio, bo mój sprzęt to już nie pozwala. To jest 2017 rok, iPad Pro 12,9 cala. Także no już tak jakby on ma pewne problemy tego, że kurwa ma 4 lata, no nie? Fajnie było mieć nowy, no ale cóż. Oczywiście każdy filtr słownictwa można bezproblemowo pominąć, ominąć, oszukać kropkami, spacjami, przecinkami, myślnikami. Jak ktoś jest kreatywny, to docenię. Nie wyłączam czatów, to jest normalna sprawa. Dane debugowania wyłączone i tutaj oczywiście ostatnia rzecz jest zbędna. Sterowanie dotykowe, macie na chwilę spojrzenia, zrobienia screenshota, jeżeli gracie na iPadach. Jakichkolwiek. Oni mają rozdziałkę 4x3, jeżeli chcecie mieć ustawienia na 4 palce, jeżeli szukacie jakichś ustawień, chcielibyście mieć takie ustawienia jak ja, to proszę. Jeżeli nie, to chuj. Takie mam ustawienia, lubię na nich grać i tyle. Czułość celowania w osi X7, czułość celowania w osi Y2. Wrażliwość przy przybliżeniu 100%, przyspieszenie celowania 6%, wspomaganie celowania 100%. Nie ma tutaj wiele co gadać. Są ustawienia graficzne, według mnie pewne ustawienia, które każdy powinien mieć, taki jak ja. I teraz tak, cząsteczki środowiskowe powinien mieć każdy wyłączony. Z mojego punktu widzenia są zbędne. Smugi każdy powinien mieć włączone. Z mojego punktu widzenia bardzo potrzebna opcja. Smugi, dla wyjaśnienia, jeżeli ktoś strzela przez smoka, widzicie smugi, więc możecie bardzo łatwo strzelić w niego przez smoka, oddając mu tak jakby wasze strzały w lokacji, z której on strzela, bo widać te smugi. Bardzo ważna funkcja. Cząsteczki środowiskowe przeszkadzają w widoczności, przeszkadzają w FPS-ach, przeszkadzają ogólnie we wszystkim, są zbyteczne. Poziom szczegółowości shadera też jest bardzo ważną opcją. Ja mam na maksymalne, żeby mieć ten taki ładny celownik w AWP, TRG i tak dalej, tych snajperkach. Taki celownik jest wtedy taki błyszczący, ładny. To jest fajne. Na materiałach szczególnie to widać. Natomiast, jeżeli gracie competitive i na przykład gracie na mapie biuro, tam fajnie można z mida rzucać smoki poprzez włączenie niektórych listków. Na ustawieniach tych minimalnych liście się nie ruszają, a na ustawieniach maksymalnych i innych liście się ruszają, więc nie macie precyzji z określeniem, z którego miejsca rzucić tego smoka. Competitive, jeżeli ktoś rzuca smoki, powinien mieć według mnie shadery wyłączone. Jeżeli ktoś nie musi rzucać tak smoków tych odpowiednich, no to może mieć włączone, bo ładnie wygląda giera. Głośność główna 3 dH. Dźwięk, oczywiście, dźwięk otoczenia wyłączony. Każdy powinien mieć według mnie dźwięk otoczenia wyłączony. Przeszkadza, zbędny jest, nie pomaga, wyjebać. Prosta sprawa. Także co, segment ustawień graficznych, tutaj HUD-u i tak dalej, tego wszystkiego uważam za zakończony. Pokazuję wam teraz handcama, jak to wygląda, jak gram. Zapraszam do oglądania handcamu. No i hej. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. We'll be right back.
to rise from the ashes. Yeah.